Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Itch.io. Moi kochani, to jest teraz chyba jedna z waszych ulubionych serii, naprawdę bardzo dużo łapek w górę wbijacie, jestem z tego zadowolony, wam też się podoba, że wam pokazuję te rybki, które są lepsze, które są gorsze i sobie też troszeczkę tutaj gram, próbuję zdobyć jakieś tutaj puchary trochę monet i tak dalej, więc jak najbardziej wam się podoba i jeżeli ten odcinek wam się również podoba, to od razu już na starcie możecie zostawić łapkę w górę, żeby po prostu zwiększyć troszeczkę zasięgi tego filmu. Tak więc dobra, przejdźmy od razu może do konkretów, co bym chciał wam dzisiaj pokazać. Odbierzmy sobie najpierw nasze rewardy. W sumie dobra, już odebrałem za dzień drugi nasze jakieś tutaj akwarium. Troszeczkę questów sobie dzisiaj porobimy i dzisiaj właśnie zagramy sobie inną rybą. Rybą, która się nazywa pufferfish. Jakoś niedawno ją sobie poza odcinkiem odblokowałem. Czyli to jest taka ryba, która się tak, wiecie, tak pompuje, takie pff. Taki puffer fish właśnie, co nie? I ona może ewoluować w coś takiego, kurczę, wygląda to kozacko. No niestety, żeby wyewoluować rybę, to trzeba naprawdę się nasilić. 6 gwiazdek trzeba zdobyć. 1, 2, 3, 4, 5. Teoretycznie 5, ale jak się zdobędzie 5, to trzeba wbić tą 6, żeby po prostu udało nam się odblokować tą jej przemianę. Tak więc dzisiaj sobie tą rybką właśnie pogramy. Ja ją spróbuję tutaj nakarmić. Jak widzicie, no dostaliśmy drugą gwiazdkę, więc jeszcze nam trochę brakuje. Więc troszeczkę będziemy musieli pograć. Właśnie, pisaliście mi w komentarzach taką fajną radę, żebym sobie w sklepie tutaj co 20 minut czy co jakiś czas tutaj się pojawiają rzeczy i warto je kupić, bo później można sobie nakarmić rybę tymi rzeczami. A kasy mamy sporo, więc jak najbardziej można to jakoś fajnie wykorzystać. Mamy tu naszą gildię, Sowa Admirosa. Powiedziałem, że co 4-3 dni, jeżeli ktoś będzie offline, to będę usuwał i zaraz się tutaj przekonamy, kto był online. Jednego tu już wyrzuciłem. 3 dni, 4, 2 dni, 5 dni, 11 godzin, 1 dzień, 2 godziny, więc spoko. Powiedzmy, że jeszcze na razie tutaj nikogo nie usuwam, ale jedno miejsce mam wolne, bo tutaj usunąłem też osobę, która nie grała chyba 6 albo 7 dni. No to już w ogóle kompletnie się mija z celem, z racji tego, że mamy tylko 7 slotów w gildii. Więc troszeczkę mało. Dobra, przejdźmy może do konkretów. Chyba, że coś tu jeszcze mamy ciekawego. Free. Co to jest w ogóle? Okej. To są chyba jakieś challenge, których raczej tutaj nie będę się na razie w to zagłębiał. Jeżeli coś wiecie więcej na temat challenge, to napiszcie mi w komentarzach. A ja sobie tutaj po prostu zagram naszym pufferfishem troszeczkę. Zobaczymy, może się pojawi nam tutaj jakaś przemiana jej. Pufferfisha. Okej, no tutaj oczywiście poradnik. Split to get speed boost. Okej, nice. To niezły buścik tutaj możemy zrobić. Może mi się uda wam pokazać tą przemianę, jak ona wygląda. Może chociaż ją zobaczymy tutaj na jakiejś innej rybie. A jeżeli nie, no to oczywiście na miniaturce wam spróbuję też jakąś taką rybę znaleźć. Tego naszego pufferfisha tutaj wyewoluowanego. Też mi pisaliście co do porad, że ryby, które mają czerwoną obwódkę, to ich nie mogę zjeść. Ja w sumie nie zwracałem na to uwagi, szczerze mówiąc. Po prostu sobie tam patrzyłem mniej więcej na tą masę i coś tam próbowałem zjadać. No i faktycznie muszę wam przyznać, że mieliście rację, bo te, które nie mają takiej obwódki. Co to w ogóle jest? Jak mnie to zasmrodził? Te, które nie mają tej obwódki takiej czerwonej, to mogę je zjeść, a te, które mają czerwoną, to nie mogę. Jak mówiłem, nie zwracałem na to uwagi, teraz będę się starał bardziej tutaj na to po prostu zwracać uwagę. Puff. Dobra, możemy się tak napompować, to jest nasza zdolność. Oraz możemy się rozdzielić, mamy dwie zdolności, więc spoko. Jakąś sobie na pewno będziemy mogli tutaj wykorzystać i idzie nam całkiem spoko. Ogólnie to jest te pierwsze jeziorko, bo tutaj zdobywa się tak jakby... Boom. Zdobywa się tutaj na podstawie pucharów, znaczy na podstawie levelu ryby. Jeżeli mamy wysoki level ryby, to wtedy przechodzimy na trudniejsze tak jakby wody, tak? Na głębsze wody tak zwane. Tam grają oczywiście lepsi gracze. No, że tu mam pierwszy poziom na tej naszej rybce. Że mam większy poziom na tej naszej rybce, no to... No to niestety nie mogę pójść na te inne wody, tak? Nie mogę pójść na te głębsze, więc tutaj grają słabsi gracze, więc troszeczkę można powiedzieć, że nam łatwiej idzie. To niezły ze mnie pufferfish. Ej, ten pufferfish, pufferfish, nie mogę się wysłowić. Pufferfish jest naprawdę dobry. Już mi się podoba, można się tak fajnie napompować, zwiększyć swoją masę i po prostu
zeżreć więcej graczy. No cóż, drugie miejsce mamy. Myślę, że całkiem spoko jak na początek. No, dobra, I'm full, coś tam, dostaliśmy. Więc jakieś tam questy też sobie wykonaliśmy. Drugie miejsce, 32 pucharki. Spoko, tylko ciekawe, czy nam nalicza pucharki na konto. Czy też... Okej, dobra, oczywiście tutaj reklama, jak zawsze nam się wkradła, no bo jakżeby inaczej. Dobra, dostaliśmy tutaj za jakiegoś questika, więc spoko, włączyłem nagrywanie, włączyłem, Boże, już się wystraszyłem. No i 8 godzin nam się ta będzie, to akwarium będzie nam się odblokować. Będzie jedna... 6 zwykłych kart, czyli takich pospolitych i ekstra jeden, coś ekstra, więc już sobie możemy zacząć to odblokowywać i kosztuje to 96, jeżeli chciałbym otworzyć teraz. Mamy 85. To i tak troszkę za mało, więc raczej nie będziemy sobie kombinować. Za 50 możemy sobie jakieś tutaj ulepszenia, wygląd zmienić naszej rybki. Raczej nie będę tego na razie robił, po prostu sobie tutaj dla zabawy, po prostu dla fanu pogramy. Dobra. Może uda mi się coś zdobyć, tylko właśnie kolejne akwarium pewnie, tak? Ale to też, jak zawsze, te akwaria tutaj działają, także trzeba obejrzeć reklamę, no bo jednak twórcy gry muszą jakoś na tym, na tej gierce zarobić troszeczkę. Ale dobra, spróbujemy zająć sobie pierwsze miejsce, zobaczymy, czy się uda. Będę próbował, naprawdę będę próbował tutaj. Więc kto wie, może się uda. Okej, 3, 2, 1 i zaczynamy zabawę. Jemy jak najwięcej na początek. Oczywiście możemy się pompować, więc tutaj raczej... Raczej nie będziemy mieli zbyt dużo przeciwników. O kurde, już tutaj niektórzy troszeczkę pozjadali. Gdzie są te wszystkie ryby, które mogę tutaj zjeść? To jest dobre pytanie. Gdzie one się wszystkie tutaj nam podziały? Ojej, ciebie już nie zjem, ale kurczę, niewiele brakowało. Gdyby mi się udało, ale kurczę, żadne jeszcze nie zjadłem. Szkoda, to jest tak krótko, że nie można sobie troszeczkę dłużej pograć, żeby jakoś tutaj się podekspić. Dobra, nie mogę niestety. Raz na jakiś czas mogę tej zdolności użyć, ale kurczę... Okej, dobra, pierwsza rybka zjedzona. Mamy 10. miejsce za zjedzenie jednej, więc spoko. Napompowanie jest spoko. Naprawdę. I to przejść. Dobra, 6. miejsce. Szukamy kolejnej ofiary jakiejś. Szukamy kolejnej ofiary. Boom. Boom. Ciebie chcę zjeść. Jejku, jaka wielka napompowana ryba ze mnie. Dobra, musimy tutaj ostrożnie troszeczkę. O, siema. Się napompuję w ostatniej chwili. Kurde! Brakło, bym ją zjadł tutaj. No, niestety ja zostałem zjedzony. Kurczę, ale naprawdę niewiele brakowało, abym ją po prostu tutaj zeżarł. Jakbym chciał, tak ją bym porobił tutaj. No niestety czas się kończy, a moja ryba jest tutaj gruba. No niestety. 1-0. No i mamy 4. miejsce, czy 5. jakoś tak, zaraz zobaczymy. Może nawet nie. 6. No okej, plus 13 pucharów, więc coś tam tego jedzenia udało nam się zjeść. Nasza rybka tutaj level wbiła, spoko. No jeżeli chcemy akwarium, to kolejna reklama, więc sobie oczywiście tę reklamę obejrzymy, żeby nie było, tak? Więc to zrobimy małe cięcie. Okej, dobra, wracamy. Kolejny zdobyliśmy tutaj akwarium, ale niestety to akwarium, no, muszę otworzyć najpierw to, żeby później móc zacząć otwierać to. Możemy mieć 4 takie akwaria w slotach, więc spoko, jakoś sobie to można wykorzystać. Ja tutaj dobrze jestem w kamerce? Chyba jestem dobrze. Dobra, lecimy sobie jeszcze raz, zagramy. Kurczę, chcę zdobyć te pierwsze miejsce, chcę zdobyć te złoto. Być tą rybą numer 1, tak? To jest ten największy mój cel. Być rybą numer 1. Okej, dobra, to jakieś podpowiedzi, że możemy pucharki dostać i tak dalej. Więc spoko. I dobra, lecimy sobie. Lucifer! Jakiś nas tutaj... Krzysztof, okej. Dobra.
Boże, jakieś te dziwne koniki morskie, kolorowe. Nawet nie wiem, czy mogę je zaatakować. I się zastanawiam teraz. Jakiś update do Plants vs. Zombies. Znikaj, update'cie, nie chcemy ciebie. Ach, zostałem zjedzony, ale dobra, jestem teraz mniejszą rybką. Mniejszą, szybszą rybką. Puf! A kurde, oni wyczuwają to, że się napompuje chyba. Dlatego w ostatniej chwili tak dziwnie jakoś uciekają. Dobra, chyba tym razem też się nie uda niestety nam tutaj. Oj, zostałem zjedzony przez rybę, kurczę, która jest policjantem. Świetnie. Policja mnie zatrzymała i jelo, co nie? Nie ma tutaj takiego bicia. Dobra, tutaj trochę głębiej jesteśmy. Wynocha, no nienawidzę takich kamperów, najgorzej. Ledwie co się zrespiłem i już od razu mnie atakuje. Ach, kurde. Dobra. One more try. Wow, 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 wow. Powiedz, czym ty jesteś, rybo? Puf. Ale się pufnąłem ładnie, kurde. Double killa zdobyłem nawet. Dobra, masy mamy sporo. Czy ona się napompuje? Uff, kurde, czemu nie chwyciło? Nie chwyciło niestety jej tutaj. Szkoda. Tu, tu, ru, tu, tu, ru. No daj się zjeść, no daj się zjeść, no chodź. No daj się zjeść. Pięknie, wsiadła zdolność, fajnie. W ogóle mam 600 masy, to mogę robić co tutaj. Prawie mogę robić co chcę, no zostałem zjedzony przez rekina. Pan rekin nas po prostu tutaj porobił nas jak chciał, najgorzej. Panie rekinie, nie podobało mi się to. Czwarte miejsce. Kolejne tutaj, kolejne akwarium, więc jak najbardziej bierzemy to. Okej, okay, dobra, mamy kolejnym tutaj nasze akwarium. Kolejne udało mi się zdobyć, więc spoko. Zagramy sobie jeszcze raz. Tym razem już, kurczę, no tym razem to już się musi udać. Moja irytacja sięga zenitu, że tak powiem. Musi się udać. Chcę mieć te pierwsze miejsce, kurde, tą rybą. Dobra, rybko, na spokojnie robimy to. Napompujesz się ładnie, pokonamy wszystkich, co nie? Każdy, kto będzie nam tutaj, kto stanie nam na drodze, zostanie zabity. Jeden. A? Uff. Nic mi to nie dało. Daj się zjeść, come on. Nie da, te ryby są dziwne. No. Chociaż ty. Skupiam się jak mogę, o kurde, tu mamy mistrza gry. Do niego lepiej się nie zbliżać. Chyba, że się napompujemy. To co innego, to też są ryby, które się pompują, więc... Więc, że tak powiem, niebezpiecznie. O, typikal. O, dobra, dał się zjeść, super. Jeden kill jest, ale niektórzy już mają 3 kille. Ale tak powiem, trochę za mało. Kurde, nie zdążyłem użyć zdolności. Najgorzej. Dobra. Będę troszeczkę takim złym kamperem. Dobrze. Chodźcie, rybki, chodźcie. Zapraszam. Pięknie. Pierwsze miejsce. Uff. Atak. Zmasowany atak. Jestem królem wszystkich ryb. Tak jest. Tak wyglądam. Nikt mi nie podskoczy. Jest. Udało się, sukces, no po prostu wystarczyło się porządnie skupić. 40 pucharków dostaliśmy. Pierwsze miejsce, jakiś nowy rekord tutaj. Fishy Combo, nasza rybka jeszcze tutaj kolejny poziom dostała. Szósty wbiliśmy. A nawet siódmy. Near Max, wow, więc kozacko, że tak powiem.
I dostaliśmy kolejne akwarium, tak więc zrobimy sobie to jeszcze jedno cięcie. Dobra, mamy kolejne akwarium, więc nie możemy, no niestety nie możemy wszystkich sobie otworzyć, ale... Ale za to nasza rybka troszeczkę podlewelowała. Siódmy poziom. No na piranie mamy 21, więc... w ogóle to jest Near Max. 7 z 8 poziom. A czemu ty masz 21? Ona ma aż 24 poziomy, ta pirania. To prawie wymaksowaliśmy ją. A na przykład Pufferfish ma tylko 8 poziomów. Dość ciekawie muszę przyznać. No i dobra, może się coś pojawiło w naszym sklepie tutaj. Czy mogę coś zakupić? Daily items. No niby się powinny pojawić, ale niby wszystkie wyprzedane. Jakoś tak to dziwnie tutaj działa. Co tu w ogóle mamy? Legendary. Wow, jakieś tutaj mistrzostwa nawet są. Więc też spoko. 800 pucharów mamy. Ogólnie w nasza gildia ma 3620, ale to będę usuwał osoby, które w ogóle nie grają, bo chcemy oczywiście to jak najwyższą rangę wbić, żeby nie było. Friends, weekly... Daily, no to tutaj nie mamy szansy nawet chyba się pojawić z tego co widzę. Nope, więc nie ma tutaj co na razie tutaj gdybać. No jak mówiłem, dzień trzeci, claim now. Już dzień trzeci? Dziwne, może akurat tak się zdarzyło, że trafiłem akurat na tą godzinę, czyli mamy teraz godzinę pierwszą jak to nagrywam. Może to i godzinie o pierwszej właśnie się restartuje tutaj wszystko. Więc spoko, no to spoko, możemy sobie nakarmić naszą rybę jeszcze. Pyk, pyk. No jak mówię, to jeszcze tych gwiazdek nam troszeczkę brakuje do tej, super Pufferfisha. Więc jeszcze troszkę nam brakuje, więc będziemy musieli sobie pograć poza odcinkiem jak zawsze. No i dobra, chyba to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to mocno zlajkujcie. Napiszcie też komentarz, czy też gracie sobie w tą grę, ile macie pucharów i tak dalej, więc możecie pisać co chcecie tak naprawdę. I to tyle w tym odcinku, kończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!